Każdy wie, czym jest uwaga. To słowa ojca amerykańskiej psychologii, Williama Jamesa. Ale uwaga, podobnie jest z większością terminów psychologii. Każdy mniej więcej wie, czym jest pamięć, świadomość czy emocje. Ale kiedy zaczyna się zgłębiać ten temat, okazuje się, że nic nie jest tu takie proste. Często rozumiemy uwagę jako umiejętność świadomego skupienia się na czymś. Możemy poświęcać ją jednemu zadaniu, utrzymywać ją przez jakiś czas, ale też dzielić ją między różne zadania. Ktoś może specjalnie ją rozproszyć albo odwrócić dla niecnych celów. O braku uwagi mówimy wtedy, kiedy robimy coś automatycznie i bez zastanowienia. Ale brak uwagi to też działanie brawurowe i pochopne. Wydaje mi się, że w tym worku mamy bardzo dużo rzeczy. Dzisiaj postaramy się go rozpakować. Świat jest pełen informacji. Żeby sobie jakoś z nimi radzić, musimy je ograniczać. Z całego stosu bodźców wybieramy te, które są dla nas najbardziej istotne. Te właśnie stają się dostępne dla naszej świadomości. Uwaga działa jak latarka, która oświetla to, co chcemy zobaczyć. Albo jak obiektyw aparatu, który skupia się na jednym planie. Często utożsamiana jest skierowaniem naszą świadomością, ale okazuje się, że uwaga działa też na nieświadomym poziomie. Wyobraź sobie taką akcję. Rozmawiasz z kimś na głośnej imprezie. Okej, mechanizmy uwagi wyciągają jeden strumień z tła, a resztę chowają w tle. Gadasz sobie więc najlepsze, skupiając się na rozmówcy. Ale wystarczy, że ktoś z drugiego końca pokoju powie twoje imię. To od razu przyciąga twoją uwagę. To tak zwany efekt cocktail party, który pokazuje, że uwaga działa nie tylko na świadomym poziomie. Działanie uwagi zaczyna się więc o wiele wcześniej, jeszcze na nieświadomym levelu. Ma to sens. W świetle ewolucji świadomość to całkiem nowy wynalazek. Zwierzęta nie muszą posiadać praktycznie żadnego poziomu świadomości, żeby gonić, uciekać, jeść, żyć w stadzie i się reprodukować. Z automatu zwracają uwagę na rzeczy, które są kluczowe dla ich przeżycia. Ludzie też robią część typowo ludzkich czynności bez udziału świadomości. Potrafimy przez godziny prowadzić samochód, oglądać serial jednym okiem albo wdawać się w small talk w pracy. No, nie potrzeba do tego dużo zaangażowania. Mechanizmy uwagi działają więc świadomie i nieświadomie. Wykształciły się po to, by ograniczać informacje do tych najważniejszych. Współpracują razem z emocjami i pamięcią, po to, by przygotować organizm do działania i zapamiętywać rzeczy, które są dla nas ważne. A co jest dla nas ważne? Duża część naszego mózgu kształtowała się w czasach, kiedy zadawaliśmy sobie w sumie tylko 3 pytania. Czy możemy to zjeść? Czy możemy z tym uprawiać seks? Czy jest to dla nas zagrożeniem? Jeśli jest cokolwiek, co odpowiada twierdząco na któreś z tych pytań, ma naszą uwagę. Oczywiście, inne tematy też będą nas interesowały, ale rzeczy wpadające w którąś z tych 3 kategorii po prostu nie będziemy w stanie zignorować. Forma podania też jest ważna. Nasz wzrok będą przyciągać jaskrawe i błyszczące rzeczy, a nasz słuch – głośne dźwięki. Z połączenia tego wszystkiego powstaje wylotówka na Białystok. Większość sensacyjnych stron i portali. Clickbaity, pop-upy i inny reklamowy gunwo, którego pełno w internetach. W kwestii zwracania uwagi, te reklamy nie mogą zawieść. Nasze mózgi są uformowane dokładnie w taki sposób, żeby na nie reagować. No dobra, ale jesteśmy przecież cywilizowanymi ludźmi. Jesteśmy świadomymi władcami swojego umysłu i potrafimy nim kierować. No nie? No, chyba tak. Ale wiesz co? Możemy to sprawdzić. Spróbuj policzyć, ile razy ludzie w białych koszulkach podali sobie piłkę. Zajmie to dosłownie 15 sekund, ale musisz się skupić. To będzie szybka akcja. Go! Ile ci wyszło? 13? Super. Pomimo tak wielkiej ilości bodźców i tego całego chaosu, udało ci się wyłapać ilość podań. Zwycięstwo godne najwyższego ogniwa ewolucji. A czy udało ci się zauważyć tańczącego misia? Uwaga jest bardzo ograniczonym zasobem. Podskórnie czujemy, o co chodzi, kiedy mówimy poświęcać czemuś uwagę.
Po angielsku brzmi to jeszcze bardziej dosadnie. To pay attention. I faktycznie, uwagę inwestujesz i może ona w pewnym momencie się po prostu skończyć. Uwaga jest trochę jak mięsień. Z czasem się męczy i przestaje działać efektywnie. Wtedy musimy dać jej chwilę na odpoczynek. Kiedy nasz mózg jest na maksa zaangażowany w jakąś czynność, na przykład liczenie podań, kończą się nam moce przerobowe. To trochę jak RAM w komputerze. Uwaga ma swoje ograniczenia. Może nas zaślepiać, można ją sterować dla dobrych i złych celów. Do tego łatwo się wyczerpuje i niekoniecznie potrafimy ją dzielić tak dobrze, jak się nam wydaje. Dokładnie o tym powiem w następnym odcinku. Uważam, że będzie wart Twojej uwagi. A jak tutaj klikniesz, to nie ominą Cię następne odcinki. A jak klikniesz tutaj, to będzie mi bardzo miło. Widzimy się już niedługo na That's the Thing.